Czy wiedziałeś, że Twoje stopy mogą być jednym z najlepszych wskaźników zdrowia? Często ignorujemy ich sygnały, skupiając się na problemach widocznych na co dzień. Jednak stopy potrafią wysyłać nam ważne informacje, które mogą dotyczyć nie tylko ich samych, ale również ogólnego stanu organizmu. Dziś omówimy 5 kluczowych sygnałów, które Twoje stopy mogą próbować Ci przekazać. Przyjrzymy się, co mogą oznaczać te symptomy i kiedy warto sięgnąć po pomoc specjalisty. Hashtag 1. Zmiana koloru paznokci. Jeśli zauważysz, że Twoje paznokcie na stopach zmieniły kolor, na przykład stały się żółte lub niebieskawe, to może być oznaka różnych problemów zdrowotnych. Żółty kolor paznokci często wskazuje na grzybicę, która wymaga leczenia. Z kolei niebieskawe paznokcie mogą sugerować problemy z krążeniem lub niską ilość tlenu we krwi. Czy kiedykolwiek zwróciłeś uwagę na kolor swoich paznokci? 2. Obniżona temperatura stóp. Zimne stopy mogą być spowodowane niższym ciśnieniem krwi lub problemami z krążeniem. Jeśli Twoje stopy są permanentnie zimne, szczególnie gdy reszta ciała pozostaje ciepła, może to być sygnał o problemach z tarczycą. Często jest to pomijany symptom, który jednak może mieć duże znaczenie dla zdrowia metabolicznego. Obrzęk. Czasami nasze stopy puchną po całym dniu na nogach, ale jeśli obrzęk staje się stały, może to świadczyć o problemach z nerkami, sercem lub zatrzymywaniem wody w organizmie. Nie ignoruj tego symptomu, zwłaszcza jeśli zauważasz go regularnie. Może to być sygnał, że Twoje ciało nie radzi sobie z filtrowaniem płynów tak, jak powinno. Hashtag skurcze i ból. Skurcze stóp i bolesność mogą wynikać z niedoboru minerałów, takich jak magnez czy potas, ale czasami są one związane z poważniejszymi problemami. Jeśli masz skurcze w stopach, szczególnie w nocy, warto rozważyć zbadanie poziomu elektrolitów lub porozmawiać o tym z lekarzem. Twoje stopy mogą w ten sposób informować Cię, że potrzebujesz uzupełnić pewne składniki odżywcze. 5. Utrata czucia. Jeżeli zauważasz, że tracisz czucie w stopach, szczególnie w palcach, może to być związane z problemami neurologicznymi. Często jest to pierwszy objaw neuropatii, którą mogą powodować schorzenia takie jak cukrzyca. Utrata czucia może prowadzić do poważniejszych problemów, dlatego warto skonsultować się z lekarzem. Podsumowanie. Twoje stopy są niesamowicie skomplikowanym systemem, który choć często niedoceniany, może dostarczać niezwykle cennych informacji na temat Twojego zdrowia. Zwracaj uwagę na takie sygnały jak zmiana koloru paznokci, zimno, obrzęk, skurcze oraz utrata czucia. Drobne symptomy mogą prowadzić do dużych wniosków, więc nie ignoruj sygnałów, które przesyła Ci Twoje ciało. Zadbaj o zdrowie swoich stóp. One zadbają o Ciebie.